zastraszyć. Drugie miejsce w sezonie regularnym, no zdecydowanie wynik, którego pierwotnie nikt by się praktycznie nie spodziewał. No chyba, że sami zawodnicy, bo przecież chociażby wiara Souliego w tę drużynę od samego początku wielka była. W sumie wiesz, swoim Rite of Arcane trzeba trafiać, ale to nie od ciebie będzie zależała cała gra najprawdopodobniej. Kalkan pod wieżą, a chyba i tak będzie martwy. Po spaniu błysku, Simiwak czeka do samego końca. Piękny, dało się dopiąć ten gang na ostatni guzik. Trzeba przyznać, idealne wejście pokazane nam od Rabla, ale na bocie. I trzeba uważać, bo od razu Laker ma bardzo mało punktów zdrowia, sygnetowany przez szybszego i lekceważyli oni obrażenia, które mogą przyjąć. Ale Iron Wolf zbierze smoka i to na pewno znaczące, że to nie jest zagrania Grow, który uchodził zupełnie na sucho, ale czy będziemy mieli rewans? Piękny z Ignite'em tutaj wchodzi Leon i to musi być zabójstwo. Co więcej, splashuje, co było dobrym pomysłem, żeby jeszcze się upewnić, ale pamiętajmy, że chipsy też może mieć coś do zaoferowania. Leon! Nie wydostaniesz się stąd, a co więcej, nie wiem, czy Laker zdobędzie to zabójstwo, bardzo ładny sajce pod Chipsego już. Te wszystkie umiejętności od Nautilusa obszarowe robią różnicę i ten hook jakże piękny! Teraz również wychodzi na mapę, atakuje topside, za chwilę 8 minuta, więc nie zdziwmy się, jeśli tutaj coś więcej się zadzieje. Yashiro nie posiada błysku w sumie, no może zostać zatrzymany, tak się tam nawet stanie i piórka ci nie pomogą, bracie. Yashiro tu pójdzie, o, zatrzymał się Simiwaka, może mu się uda uciec, tak mało brakuje, ale z błyskiem wchodzi w to Simiwak. I znał swoje możliwości. W dodatku Knight, bardzo ładne gajdowanie Souliego. 2 zabójstwa na konto Iron Oaks! Twoim zdaniem, jak na razie sprawdza się? Czy może trochę brakuje im jakości wykonania i pomysłu? No, wydaje mi się, że do tego jeszcze będziemy musieli wrócić, bo Souli w tym momencie na celowniku Rebel z dwuosobowym ultimatem, ale Lona jeszcze nie ma i co więcej, wyganianie zawodnicy jak Rogue, ale trzeba przyznać, Karma tutaj się nieźle spisuje defensywnie, jednak potrzeba jeszcze ofensywy i te zapewni Leon razem z Lakerem, który w dodatku jeszcze zestunuje Yashiro. Na 2 fronty tutaj zagrał. No i powiem tak, na ostrzu noża. Zaja, która liczy na to, że to ty w nią wbijesz? Nie ma tutaj takich postaci. To może Chipsy, który w tym momencie jest wyłapywany. Wszystkie umiejętności są w niego rzucane, ale czy to jest dobry pomysł? Bo to oznacza, że może zabraknąć paliwa na dalszą część tej walki i widzimy to na naszych oczach. Leon, Knight, oni w tym momencie zatrzymywani. Yashiro tutaj dołączy, ale pojawia się te Rite of the Arcane. Tylko czy ty mi będziesz w stanie trafić, Laker? No niestety jedno, drugie, trzecie za mało. Zbyt dobrze tańczy Yashiro. Rabel, Leon, od razerki zagrane. Co dalej w tej walce? A Simiwak z Gołtem, z Ghostem. Może... Gołtem też może być, jeżeli znajdzie tego killa. I to się właśnie dzieje. To wygląda całkiem prosto. To jest Chodzisz i obijasz wieżę. To jest kompozycja, która na dobrą sprawę może przyjąć przeciwnika. Ej, nie wiem, czy Miwak nie będzie chciał tutaj obracać. Nie. Tak to się właśnie dzieje, jest mega gnar, ale kiwka ze Spinning Splashem i Rabel do pomocy. To jest już co innego, zobaczmy jak zostanie użyty Ultimate potencjalnie. Tutaj Rabel jeszcze starał się wyciągnąć, ale coś się nie udało. Kakan wbijający przeciwników w ścianę, jest na miejscu Solar Flare, ale ważniejsza będzie ta R-ka, przejechany jednak! Zostaje Kakan, a co z dodatkowymi obrażeniami? No będzie na nie niewrażliwy Souli, przynajmniej z Ultimate Lakera, ale pod wieżą już bezpiecznie nie będzie, bo na miejscu Knight! I tu nagle wszystko się rozsypuje dla Iron Wolves. A to kolejne sztuki złota, które wpadają w ręce potężnego Tryndy. Nie podoba mi się to, co zrobił Chipsy, w sensie to było zachowawcze, ale tutaj za to Rabel. Bardzo dobre rozczytanie, nie da się trafić z kotwicy i masz kolejne zabójstwo. I proszę bardzo, Iron Wolves ale pokazuje, dlaczego jest niekiedy w nich ciężko uwierzyć. Kiedy dojdzie do bezpośredniej konfrontacji na obiekcie neutralnym, tak jak teraz, to mogą odczuć jego siłę. Tylko poczekajmy chwileczkę, bo zobacz, że w tym momencie Saulius no, przez długi czas nie mógł się ruszyć. Chipsy również sporo czasu przytankował, co prawda, ale sam był na celowniku. I zobacz, że tarcza od Knighta dla swoich sojuszników. Walka dalej trwa, dalej nikt nie ginie, a ponownie Leon znajduje Sauliusa! I zegarek, dający wiele czasu, przełamuje jednocześnie nadzieję Iron Wolves na tę walkę! Wszyscy upadną i wszyscy pod jarzmem ogromnych obrażeń, jakie ma do zaoferowania Agor Oak. No i potężny Wiktor, który no, tym laserem chce cię uderzyć, chce złożyć cię na kompost. Co jest? Co się dzieje, Yashiro? Czemu ty kiniesz w ten sposób? Ale możliwe, że jakiś rewanż. Oj! Chipsy, uważajmy w tym momencie bardzo dobry plaż Lakera. Zobacz, on zna swoje miejsce. Kiedy Agor Oak wyskakuje na takie prowadzenie w złocie, kiedy mają Barona na Shora, kiedy mogą oblegać z Tryndamerem, kiedy po raz kolejny łapią Souliego, no to chyba są w swoim królestwie i upadnie tutaj australijski junk. Zobacz na to, to są 3 pełne itemy dla Rabla. On nie dość, że zadaje mnóstwo obrażeń przez Trinity Force'a, ale jest też praktycznie niezabijalny. Możliwe. Z Force of Nature i Frozen Heartem. Zobacz teraz. Ale mamy walkę ostatniej szansy. Czy oni zadają obrażenia, ale ono widać teraz, niby to tak wygląda, ale... Szczerze, Iron Wolves nie ma obrażeń! To totalnie tak wygląda, zobacz te tarcze! Nie są w stanie nic zrobić, aż Rabel teraz próbujący się do kogoś dostać, miał przez chwileczkę chyba światło przed oczami i poszedł w jego stronę. Ale na sam koniec, Iron Wolves zostało oskurowane. Jeszcze zobacz, ostatnie kilka pocisków, Kakan musi uciekać, jeszcze jeden strzał! Nie wystarczy, ale jest na miejscu Leon, jest na miejscu Knight.
Kaka na przykład zaraz... Aha, stanie... stracił formę, dobra. Niezły tepek biegł. To... Swa, to... O, Asim Miwak na przykład dalej będzie miał pasek furii. A chipsy wyłapany i Yashiro odcięty. Ale? Jak na razie... Jedna kula pół KP! Wydaje mi się, że do bana. Patrz, Miwak się wjeżdża, wkręca się w czterech. On nie bierze żadnych jeńców. Kolejne autoataki spadają na głowy zawodników. A ile? Ile ta tarcza wynosi? Czy to jest normalne? No chyba w żadnym wypadku. Teleportacja do Kera, zobacz. Teleportacja z flankujący Xerath. Co tu się dzieje? Mści się bardzo. Jednak szukałem w tym momencie jeszcze zabójstwa na Leonie. A w tym samym momencie po górnej stronie mapy. Ja tylko widzę Rabla, który goni Chipsego i ostatecznie go dopada. Ależ dziwna walka, ale ile musi szczęścia dawać zawodnikom Agorok? No powiedzcie mi, flaszę się do tyłu. On znowu go miał? On zawsze ma bez cooldownu tę umiejętność. No Salus musi tutaj być martwy i wiesz co? To jest tragiczne dla Iron Wolves. Bo w tym momencie deftimery będą turbo rozsynchronizowane. A zobacz, co się w bazie dzieje. Pomocy tam! Pomocy w bazie, tam creepy idą, a Knight... Do spółki strzelica, z strzelica, strzelica! Laker tylko... Tak, chodź tutaj! Chodź tu! Chodź tu! Pum! O, nie trafił, dobrze. Simiwak tak mi się z autoataku dobije. No! Czysta poezja! Przypominam sobie żadnego błędu od Miwaka w tym spotkaniu. To może się podobać. No nie, chipsy. Chipsy cebulowe. Proszę, uciekaj. To musi być, dla toplanera, to musi być niesamowite poczucie siły. Takiej... Wydaje mi się, że jednak w Agorok mamy wielu zawodników, których ambicje są jeszcze niespełnione. Którzy wykraczają daleko poza Ultraligę. Zdecydowanie. I nawet poprzedni sezon to pokazywał. I wydaje mi się, że poprzedni sezon przede wszystkim może być, w ogóle poprzedni rok, drobną plamą na honorze dla niektórych zawodników, patrząc nawet jeszcze na 2020, ale tutaj, drodzy widzowie, dobrze wiemy, że już nadciąga mapa druga, bo nieważne jak te walki będą przebiegały, nieważne jak zadymiarskie będą były, to nie jest przewaga, z której jesteś w stanie wrócić. I to nie jest też tak, że kiedy włączysz Tryndamera, to nagle ten draft nie ma obrażeń. Zobacz, jak świetnie Rabel i Knight współpracują. 31-9 na tablicy wyników, a to wszystko powiększy się o jeszcze jednego fraga, bo Agorok z tym ace'em kończy nam mapę numer 1. I powiem tak, drodzy widzowie. Mówiłem to też chyba w wypadku meczu Eski w zeszłym tygodniu na ich Best of Five. O nie, oni to robią. No ale... powiem tak, Lekera obchodziło KD tylko na początku sezonu, teraz ewidentnie jakby niespecjalnie. Szkoda tylko, że Simiwak musiał poświęcić swoje perfekcyjne. Ale do czego dążę? Pierwsza mapa często potrafi być specyficzna. Tutaj stępienia kuf po poprzednim spotkaniu. I ponownie, chociaż kiedy jeszcze nie ma tego młynu, kiedy jeszcze nie jesteś wrzucony w wir walki, tutaj naprawdę ten duet no, ponownie pokazuje, że potrafi nacisnąć, wykorzystać swoje silne strony duetu zdolnej Alejki. Ale teraz Simiwak, no mówiłeś o przedmiotach, tutaj raczej 6 poziomy będą pod tematem głównym. Bo zobacz, że ściągnięty zostaje Simiwak, ale spowolniony jednocześnie Souli właśnie go ultimatem naciąga Rabble, również za nim Knight. Czy mogą kogoś złapać razem ze Spirit Dashem? Owszem, Kakan będzie chyba pierwszą ofiarą w tym meczu, bo zauroczony i... zmiażdżony! Teraz, kiedy już przychodzi do playoffów, kiedy dostajemy drugą mapę z rzędu, gdzie te duety są bardzo aktywne... Oj, Kakan! Chodzi śmierć pod wieżą! I tu jest jeszcze... Wydaje mi się, że tak dobry jak w tym momencie swojej kariery jeszcze nigdy nie był. I wie, że może szukać. No, to są dwa poziomy różnicy! Wejście z ultimatem! Kakan nie ma żadnych szans! No ten człowiek jest kartką papieru, a z tymi waknożycami. I teraz zobaczymy, bo chciałem powiedzieć, że różnica też pomiędzy poprzednią mapą a obecną jest taka, że Agorok oddaje znacznie mniej obiektów neutralnych. Jak to będzie wyglądało tutaj, bo Souli ostatecznie tego smoka zgarnie. Co więcej, mogłoby się wydawać, że problemy będzie miał support drużyny czerwonej, ale kończy się na całkowitej anihilacji zawodników Iron Wolves, którzy tam się wcześniej pojawili. No i jeszcze wyczekanie ze strony Rabla, żeby ta tarcza zeszła. Dive. Być może właśnie dive. Jest mimo wszystko cały już na miejscu, no może on ochroni swojego sojusznika. Tu trzy koła różnicy w 14 minut. Czy widziałeś kiedyś większe Lane Kingdom? Nie sądzę. Ej, autentycznie nie sądzę, a jeszcze teraz zobaczmy, że na roamie Leon łapie po prostu niczego nieświadomego Sauliusa, który chyba świadomy być jednak powinien. Spalił jeszcze tym wszystkim błysk. Rabel będzie szukał Souliego. Brak tutaj flasha. Czy będzie jakiś ward jump, żeby wyciągnąć Souliego spod wieży? Nie! Ale po prostu być zabójcą. To jest solo kill! I jeszcze zejdzie Knight! No przecież... Sorry, ale to jest practice tool. Agorok? W tym momencie to jest gra na znacznie słabszych od ciebie przeciwników. W tych latach polskiej sceny. Więc tak, w playoffach Ultraligi potrafią dziać się szalone rzeczy. No, ale teraz... Nic szalonego w tym, że kolejne zabójstwo po prostu wpada na konto Agorok. Ta gra jest... Papa, Miwak jeszcze solo bolowali. On ładnie tu leci. On już... On był już Sauliusa i prawie wykluczył Kakana. To chyba kwestia czasu, kiedy Miwak dokończy dzieła zniszczenia. Zobacz, czy oni w takim wypadku biorą her... Wiesz, to powinien być Baron, szkoda tylko, że jest dopiero 19 minuta, nie? Jest 12-0! Iron Wolves, czy możecie złapać choć jednego fraga? I ta gra jeszcze lepsza niż pierwsza, bo w pierwszej mówiliśmy, że przez 17 minut całkiem równo to wygląda. Może Iron Wolves z tymi zabójstwami na bocie będzie czegoś szukać.
Oj, teraz jednak zobacz! Chciałbyś się tutaj bić, chciałbyś podejść? Zimimak nie pozwoli! No przecież ten wariat! On na autoataki bierze 1/5 punktów zdrowia! Yashiro również spowolniony z tego Solar Flare. Też rzeźliwiątek! Jeden po drugim wyłapywani za fraki, targani! I Iron Wolves po raz kolejny przerobione na buty! Zimimak kupuje na bota, to Herald wypuszczony, to będzie koniec gry! Nie wierzę! W 22 minucie będziemy mieli koniec rozgrywki, najszybsza czy gra zatańczy? W tym splicie. Czy Shelly zatańczy? Chipsy? Musi trafić Q. Ale Knight może przytankować. Wydaje mi się, że to może być ciężkie, zobaczmy. Chyba będzie taniec. 47 punktów zdrowia. Czy tower hit będzie? Dawaj! Jeszcze jeden? To może być najszczęśliwsze, co dzisiaj zobaczymy! Proszę, 16 Shelly! 16 punktów zdrowia, miliony jej nie biją! Uderzy. Mamy yes. to! 0-3. To trochę to jednak może podburzyć drużynę i doskonale pamiętam, jak które zostało skradnięte z dżungli Souliego. Chociaż czy na pewno nie widzieliśmy, kto tam dokładnie tego Blue Buffa zgarnął. W sensie widzimy, że nie ma Blue Buffa, Souli go nie ma, ale więc... Souli mógł... A dobra, nieważne, czy od niego zaczynał, czy nie, to nie masz tak dużego znaczenia, bo bijemy się na bocie. Zobacz, że ciekawa sytuacja, w której Leon i Laker próbują kupować czas, kiedy jednak ta fala minionów jest wepchnięta pod wieżę, więc jednak masz jakąś tam pewność siebie, ale teraz, czy nie jest to niebezpieczne, schodzi Saulius, ale Chipsy powinien być pierwszą ofiarą, nie! Reset dla Lakera. Ostatecznie smakołysz ugryzł i to bardzo boleśnie, ale pierwsza krew wpada na konto Chipsego na górę, ale i w międzyczasie kaka z Loki Lewis i Waka! To są ci zabójstwa potencjalne dla Iron Wolves! Zobacz, co się dzieje! Rebel też będzie musiał być martwy! Iron Wolves w końcu z naprawdę dobrym startem! Jeżeli musisz kombakować, jeżeli masz rozpocząć! A my przenosimy się na mapę, gdzie Souli zgarnie pierwszego Drake'a. Ale wiesz co, chyba będą pokupali dalej zawodnicy Agro! Rebel! Łapia Souli, nie ma punktu zdrowia, no może po prostu bić się dalej! Nie trafia co prawda zap, ale Chipsy będzie przynajmniej jedną ofiarą! Na ciągu jednak dalej mówisz o Spirit Rushu? Wow! Agro się wściekło! Ojej, i... No błyskawiczna podróż z nieba, prosto do piekła, delikatnie można nas zaskakiwać, co brzmi dosyć kuriozalnie. Wow. A skoro o tym mowa, będziemy mieli solo bola na bocie. Z flashami, aczkolwiek zatrzymany został Laker przez Szybszego, co więcej, ten Ignite, to możemy zakończyć życie, ale zabrakło tych obrażeń, a Super Mega Dev Rocket dokończy dzieła. Zimna krew jednak zachowana przez Lakera i Leona. Duet w tym momencie na Heraldzie czynili cuda ci dwaj zawodnicy na przestrzeni sezonu dla Iron, ale w międzyczasie na bocie upada Laker z ręki Yashiro. Co więcej, Yashiro tutaj chyba będzie podał kina, prawda? Od Yashiro! Nie no, nie mów, że Leon go zabije! Stun nałożony! Autoataczek! Miniony pomagają! Kill jednak był na miejscu! Yashiro wychodzi z tego z twarzą, ale zdobywa sam dwa zabójstwa! W tym samym momencie Rebel zabija Sauliusa! Jak dotąd zapowiada się, że to będzie najbardziej zadaniasta mapa ze wszystkich. No jeszcze tutaj próbuje podjeżdżać Miwak, perfekt jest już zużyte, ale nie ma HP. Czy starczy obrażeń? Souli umyka na oparach punktów zdrowia. Kakan pogoniony, ale również pod wieżą się znajdzie. I jeden dobry pilar może go wykluczyć, ale Rebel, on już na miejscu gotowy. Souli, staki nałożone i Iron Wolf, Sony. Liczyli na to, że to będzie ich obława, a tymczasem sezon na łowy się rozpoczyna, ale na Chipsego i na Souliego. Dwie eliminacje. No a teraz... Chyba nie koniec nieprzyjemnych przygód, bo jakim cudem ta kofica nie trafiła, okej. Ale jest Leon na miejscu bardzo mi się podoba. Co? Trafił go podobnie, Yashiro jest jakimś totalnym fakerem w trafieniu strzał. To mu trzeba oddać. Ale pytanie, czy sam teraz nie upadnie, no właśnie. Ej, ten flash nie był potrzebny Knight, wydaje mi się. Zobacz, że Agro Rogue już w tym momencie, a naprawdę znają tylko jedną komendę. A Iron Wolves i ta druga szarża również wyrządzi krzywe wieże. Zobacz na to, że to poziom przewagi dla Kakana i 60 krypów. Ryzykowne, szczerze mówiąc, przecież tutaj Simiwak może spokojnie porobić. Zobaczmy, czy znajdzie zabójstwo. Nie ma Erki. I co więcej, wieża upadła, to będzie martwy Simiwak. Tragedia na górnej alejce. Powiem tak, Simiwak nie wie, jak grać w tym momencie. To naprawdę tak wygląda. No. Dzięki czemu... Znalezienie kolejnych creepów dla Kakana. Leon jest niezauważony, on przeszedł tutaj po krzaku, kiedy wart się dopiero co skończył. Dobra, ale czy możesz? Ale nie dajmy się bez wave'a, halo! Oj! Chociaż... Tak, Laker rozumie chyba, co może robić. Zobaczmy, rakieta jeszcze jedna, druga, trzecia. Autoatak skancelowany, a to byłoby zabójstwo chyba. No tutaj nawet nie potrzeba było trafienia krytycznego. Super Mega Dev Rocket jednak za chwilę będzie dostępny. Jeżeli udałoby się wyhaczyć Yashiro, to będzie solo kill. Zobacz, Laker spróbuje, leci! I trafił go tym pociskiem! 10-7 i 7 kili. Już tak dawno liczyliśmy na to, że przecież Laker będzie w panteonie polskich graczy grających za granicą. Laker. Tak tutaj dostajemy jego umiejętności na tacy, ale znowu za mało obrażeń. I chciał jednak przełamać tę pierwszą wieżę, trudno go winić, chciał przełamać tę barierę, ale oddaje za to shutdowna. Ale też pali flasha, pali heala i nie zgarnia żadnej eliminacji. Owszem, było blisko, ale to nie wystarcza, bo ogromny shutdown. Co dalej? Na konto Iron Wolves.
co dalej, bo zobacz, że mimo, że Leon był wysunięty, to trzyma się naprawdę dobrze. Kakan próbuje szukać przeciwników, ale tutaj Knight dobrze wiedzie go za nos, ale Leon ostatecznie pozostaje za ścianą. Tak. Ten, jeżeli ci dziabnie, może nawet na dwa kęsy. Ale dlatego trzeba uważać na Mountain Drake'a i teraz zobaczmy. Chodzi, a tu wielka obława od Iron Wolves. Ale wiedzą. Próbuje zaunować, ale to chyba nie wystarczy, co? Pilar dograny. No zobacz, że nie mają ich jak złapać, chociaż w tym momencie chipsy razem z Yashiro mają przeciwnika na celowniku. Jak snajperzy wyborowi trafiają za każdym razem. I Iron Wolves nie traci żadnego zawodnika, Rable udało im się poskromić. Do tego Knight na górnej alejce, on z teleportacją, ale... Czyli niesamowicie przyspieszoną, ale na przykład Simivac dalej odczuwa skutki tragicznego laning phase'u. 0-2 i dalej różnica w stworach zakrawająca o około 80. No, Simivac jest poza grą absolutnie i tego się nie spodziewaliśmy po tak dwóch dobrych występach. Choć też trzeba przyznać, że Rable rzadko na topie się pojawiał, tym razem bardziej pod siebie zagrał. Holenderski jungler. Jednak uleś. Nice. Nie było smite na miejscu, ale zobaczmy, bo w takim wypadku walka nam się rozpoczyna i niestety, ale na sam koniec, jeden za jednego, a dołączy jeszcze Simivac, który będzie szukał dodatkowego wejścia, rakiety się rozpędzają i zawodnicy Agonauk rozumieją, że przy takim starcie mogą pójść tylko dalej. Nagle Simivac się cieszy, krzyczy głośno, mam killa, a Jinx ma shutdowna. I losowo zwierzę, którą chciało wziąć Iron Wolves, oddali zabójstwa. A Jinx wygrywa walki drużynowe w Ultralidze, nowe nie znałem. To już 9 zabójstw dla Damiana Konefała, Rable jeszcze pogoni za Kakanem, ten co prawda... Rakieta! Level, ale ta rakieta mocno go pokiereszuje. Dziwą potęgę, jaką dzierży potencjalny AD Carry, szczególnie w tym splicie. Szczególnie od kiedy Jinx jest tak broken, jak jest, ale teraz... Czy Simivac może tak szuka? Ależ ile obrażeń on przyjmuje jeszcze! Użyty protobelt do przodu, teleportacja zostaje kupiona na miejscu, pojawia się Saulius, Rable i Leon chcą domykać. Ale to jest 3-3, gdzie mimo wszystko walkę rozpoczyna Agorok na miejscu Knight z bardzo fajnym Everfrostem. Ale świetnie zatrzymywanie i zobacz jak Leon rozumie, nie musimy wcale od razu gonić za Kakanem, skupi się w tym momencie nad Sauliusem. To będą dwa zabójstwa i po nich musi pojawić się Smog. Ale Sival, oni wygrali tę walkę bez Jinx i zobacz, to jeszcze nie jest koniec, bo... Ej, Miwaczek, on steleportował, ale od razu... Już steleportował, już się bić nie może. Trochę fałszywie. Ale dlaczego Kakan żyje? Zginie tak czy tak, ale szczerze, znowu masz bardzo, bardzo rozsynchronizowane postacie na mapie. Tej trochę trudno gra się zawodnikom Iron Wolves przeciwko tak potężnym postaciom w kompozycji oponentów. Zobacz, to zaraz będzie trzeci przedmiot, gdzie w ogóle w międzyczasie Laker tak tutaj Zeal, tutaj Bix bije Sword. I zastanawiam się, czy to po prostu nie jest kwestia, że akurat miał tyle w ekwipunku złota, żeby zakupić taki komponent. Simivac solo bolą. On nawet może przegrywać prawie o 100 creepów, a i tak będzie znajdował te solowe eliminacje. Ale teraz Simivac tutaj na miejscu nie ma i jeżeli miałbym stwierdzić, no lepiej jest przygotowana Iron Wolves. Oni mają więcej zawodników, dwa podbicia, ale bardzo ładnie wszystko tankuje Leon. I jakby Iron Wolves nie było w stanie się przebić. Leci zobacz, lepiej. Zobacz, tak było, brakowało i byłby reset. I to już może byłby skończony teamfight, ale jeszcze trzymałem się na miejscu. Tylko, że w tym momencie, kiedy Xayn to odpalone, strzał nałożony, jednak cofa Kakan i ginie nam Laker! I fantastyczny to był pilar od Souliego. Kakan dołożył swoje umiejętności i udaje się zgarnąć ten pokaźny shutdown. Więc Agorok musi mieć się na baczności, bo Iron Wolves cały czas potrafi podkryć. Kurczę, to jest tak ciężkie do oceny, bo teraz zobacz, gdyby upadł chipsy na samym początku tej walki, jest reset, można lecieć do przodu, można się bawić, tak? Już możesz tutaj lecieć, biegać, kajtować. Ale że nie było resetu, potrafi grać bota, tylko dalej jest Lakerem, którego znamy, z ogromnego potencjału do kierowania gier. Ale też z drugiej strony, no, myślę, że fajnie byłoby popatrzeć na Iron Wolves i powiedzieć, tyle, że oni mogą grać niezłe gry, ale potem przychodzą te feralne mid-game'y i dzieją się takie obrazki. Rozszarpuje ich raz jeszcze Agorok. Simivac przegoni Sauliego z obszaru Smoka, z obszaru Dolnej Rzeki. To jest Baron. Jest, mamy bardzo mało CC i to, że i tak są w stanie znajdować tyle wyłapań, naprawdę jest imponujące. Ale teraz trzeba postawić kropkę na D, bo Smok pojawia nam się na rifcie. Iron Wolves próbuje zejść na rzekę, ale ta okupowana już przez reprezentantów Akademii Rogue. I gdzie te strzelające, połkujące działa po stronie Iron Wolves? One proszę bardzo! Nie, no oliwione! Chcesz połkować? Połknij sobie gdzieś w bok mapy! Musisz uciekać ewentualnie przed Agorok! Społkowany to ty jesteś! Palcem w oko! We wszystkie możliwe oczy Iron Wolves palce Agorok wsadza! Bo próbując wejść na rzekę, trafiasz idealnie w sidła Agorok właśnie. Ostatecznie Knight zostaje trafiony strzałą, ale to ponownie jest statement od Agorok. Fokusować, żeby kogoś złapać, tam twoje oczy muszą się zwrócić. I szczerze jak dotąd Agorok naprawdę dobrze się sprawdzało w tym trybie rozgrywki. Ale teraz Simivac wystawiony na sporą próbę.
No właśnie, czy uda mu się umknąć? Drugi stack, Perfect Execution jest dostępny, ale nie przebił się przez ścianę i shutdown zgarnia Kagan, ale są posiłki, zobacz, jest ekipa ratunkowa zobacz, i wyjaśniają to w kilka sekund, Sylvan! 26-15, double kill dla Knighta! Agorok rozszarpuje Iron Wolves i maszeruje po zwycięstwo, maszeruje po wielki finał i po fazę główną EU Masters. Potężna ekipa remontowa, to trzeba przyznać, ale to nie tylko przestawienie mebli, oni dosłownie ściankę działową wyburzyli w domu Iron Wolves i postanowili się rozgościć, to w tym momencie jest w pełni ich rewir i udowodnili wszystkim fanom Ultraligi, że są jedyną drużyną, która zasługiwała na pierwsze miejsce w fazie zasadniczej i pójdą po więcej, pójdą po wielki finał, będą starali się wziąć, co do nich należy. I co by nie mówić, Agorok długo w finale Ultraligi nie byli, bo to praktycznie rok ostatnio w Springu 2021 pojawili się w tym najważniejszym meczu sezonu, ale dzisiaj w rezydencji konefalsko-rudzkiej mogą strzelać korki od szampanów, bo zwycięstwo 3-0 nad drugą w tabeli ekipą, nad Iron Wolves w takim wymiarze, to jest coś, co po prostu należy celebrować. Agorok zagrało naprawdę imponującą serię, w której bardzo trudno wskazać na ich potknięcie.